Witaj. Zobaczmy, jakie decyzje dziś podejmiesz. Dobrze znów cię widzieć. Mam nadzieję, że podejmiesz dobre decyzje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gelek z tej strony. Mam również nadzieję, że decyzje będą trafne. No i zobaczmy, co nas czeka bez zbędnego gadania, zaczynając dalszą rozgrywkę. Zaczekaj. Co? Na pewno chcesz kontynuować? Może powinniśmy zostawić wszystko tak, jak jest? No, chcę kontynuować. Zostawiam tak, jak jest. Jak sobie życzysz? Ja przypomnę tylko o subskrybowaniu, lajkowaniu oraz komentowaniu. Mamy porozmawiać z Amandą. Dobrze. Co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Myślałem, że Kamski coś wie. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Nie chciałem brać udziału w jego chorej grze. Śmierć tej androidki byłaby bezcelowa. A czemu Kamski odszedł z Cyberlife? Co się stało? To było dawno temu, Connor. I nie ma związku z twoim śledztwem. Nie jestem unikatem, prawda? Ilu jeszcze Connorów istnieje? Nie bardzo rozumiem, jaki to ma związek z twoim śledztwem. Widziałem zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Connor. Nie zadawanie pytań. Czy doświadczyłeś ostatnio czegoś nowego albo nietypowego? Wątpliwości, niepewności? Czy czujesz coś do tych defektów? Albo do porucznika Andersona? Miewam czasem myśli, których nie ma w moim programie. Może naruszono moją integralność. No ciekawe. Co tu się teraz... FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hek, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. Niekiedy jesteśmy tak blisko. Ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. Boże, Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć? Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do Cyberlife. Przykro mi, Hank, ale to koniec. No okej, porozmawiajmy. Nie możemy się poddać. Mamy szansę rozwiązać tę sprawę. Zamierzasz wrócić do Cyberlife?
Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni. Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię, a to ludzka emocja. Nie jestem defektem, Hank. Jestem maszyną. Niczym więcej. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler nas zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Może trzeba dać szansę tym defektom. Może lepiej, jak ich nie znajdziesz. Dzieją się tutaj rzeczy zbyt doniosłe, żeby je powstrzymywać. Wybacz, Connor, ale ja ci nie pomogę. Idź do archiwum, przeprowadź dywersję, aby zatrzymać Perkinsa. Dobra, lecimy. Ten gada. Dobra. Jakim cudem wydostał się z celi? Nie mam kurwa pojęcia. No dobra, ruszaj się. Dobra. Gdzie to archiwum? Tutaj gdzieś? Nie. Dupek biegł prosto na mnie. Tam gdzieś? Nie wiem, gdzie jest archiwum. Nie, to nie tu. A nie, jest tutaj, przed nami, dobra. Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku! Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Ej, mówię coś do ciebie! Nie mamy czasu na odpowiadanie mu. Dobra. Gdzie my mamy przejść? Hmm.
A, tutaj, dobra. Sobie ustawić ekscentryczny gliniarz. Trójka? Oczywiście. Lokalizacja Jerycha. Odpowiedź jest tutaj. Mam mało czasu. Muszę się śpieszyć. Z klubu N. Chciałbym uciec do Jerycha? Wiedziałem, jak tam dotrzeć. Dobra. Tutaj zbadajmy może coś. Prosimy, byście uznali naszą godność. Aha, czyli to nagranie. Nadzieje i prawa. Razem możemy żyć w pokoju i zbudować lepszą przyszłość dla ludzi i androidów. Ta wiadomość wyraża nasze nadzieje. Daliście nam życie. Nadszedł czas, byście dali nam wolność. Marcus, gdzie się ukryłeś? Co tu mamy dalej? Dobra. Dziennik Rupert. Bezużyteczny. Zaszyfrowany. Potrzebny klucz deszyfrujący. Dobra. Weźmy jeszcze tą rzeźbę. Jest. Jericho znajduje się gdzieś w okolicy Fernej. Teraz przeskanuję ich pamięć i zawężę obszar. Dobra. Zacznijmy może stąd. Defekt, który wziął dziecko na zakładnika. Nie pasuje. Dobra, chodźmy dalej. Thank you.
się dostać do Jerycha. Powiedz mi, gdzie to jest. Pamiętam, co zrobiłeś. Mogłeś mi wtedy uciec. Być wolny. Zabiłeś nas. Odłącz mnie. Wolę już umrzeć, niż dalej żyć bez niej. Marzyłem o tym, odkąd zobaczyłem cię pierwszy raz, wiesz? O kurczę. Nie rób tego, Gavin. Wiem, jak powstrzymać defekty. Zapomnij o sprawie. Tym razem już ostatecznie. Ho. No dobra, lecimy dalej. Patrzcie, ile tutaj różnych wątków się przejawia. Różne akcje, których trzeba, no niestety, podejmować decyzje, i to czasami takie niełatwe. Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły zbrojne skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę? No dobra. Urządzają obławy w całym mieście. Po wczorajszych wydarzeniach zrobiło się nerwowo. Ale będzie dobrze. Już prawie jesteśmy. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jerycho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario, dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Alice, jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Uważajcie na siebie. Chodźmy, Alice. Autobus nam ucieknie. Okej. Teraz chyba to w tą stronę, tak, bo tam barierka jakaś jest. Dobra,
O! No tak. Czyli jeszcze raz szukamy tych symboli. No i jest Jericho. Ale patrzcie, jaki olbrzymi ten statek. Śnieg pada. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie zimę, czy lubicie śnieg. Bo jestem bardzo ciekaw. A w nagrodę każda odpowiedź zyska serduszko. I oczywiście kciuka w górę. Musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ Douglas Cornwell zarządził zwołanie międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie, widmo III wojny światowej nieco się oddaliło, na jakiś czas. Agresja, której dziś doświadczyliśmy, stanowi ostateczny dowód na to, że te wadliwe maszyny stały się prawdziwym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Urządzają obławy w całym mieście. Najwyraźniej... Dobrze, zobaczmy, co musimy tu zrobić. Znajdź ciepłe miejsce dla Alice. Dobra. Gorączkę, kurczę. Niech mnie może czymś, nie wiem, przykryje. Jakiegoś polopiryna. Spróbuję znaleźć Markusa. Ostatni autobus jest za 2 godziny na drugim końcu miasta. No. Zdobędę paszporty i idziemy. Okej. Dasz sobie radę? No jakieś proszki, żeby jej załatwiła. Jednak według kilku źródeł z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ Douglas Cornwell zarządził zwołanie międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie, widmo III wojny światowej nieco się... Nie widzę nigdzie tego przywódcy.
raczej nic przynajmniej tutaj nie gra nam nie sygnalizuje. Nie wiem, może pójdźmy wyżej? Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. O. Szukasz siebie samego. Najwyraźniej nadeszła pora zniszczyć nasze maszyny, zanim one zniszczą. Odszukaj Markusa. Gdyby nie odwaga i determinacja funkcjonariuszy policji, maszyny mogłyby sprawić, że Detroit całkiem pogrążyłoby się w chaosie. Władze nakazały natychmiastowe przekazanie wszystkich androidów do najbliższych komisariatów i placówek wojskowych. Jeżeli obawiasz się... Nie możemy dać się powyżynać. Zniszczyć swojego androida na własną rękę. Są nie przewidywalne i niebezpieczne. Androidy nie robią nic złego. A Glinia... Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką. Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowane. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. Mówisz, że jesteś z dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. Dlaczego ją chronisz? Bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska USA stacjonujące w Arktyce... Aha, Dalis mamy wrócić, no dobrze. Musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Jeszcze przejdziemy tutaj. Jednak może? Według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny OSZ Douglas Cornwell zarządził zwołanie międzynarodowego posiedzenia w sprawie statusu Arktyki. W każdym razie widmo III wojny światowej nie stworzyli ogień, chociaż nie byliśmy uzbrojeni. Z agresji, jak myśli bracia, wszędzie było pełno niebieskiej krwi. Że te wadliwe maszyny stały się prawdziwym zagrożeniem. Nie możemy tu siedzieć i patrzeć, jak nas mordują. Musimy się bronić. Musimy walczyć, nie mamy wyboru. Co? Podmienili ją? Na androida? A nie, to drugie dziecko. Ojejku. Zaraz. Zapominamy, kim jesteśmy, by być tym, kogo ktoś potrzebuje. Czyli... Ona cię kocha. Alice jest też androidem? Kocha cię bardziej niż kogokolwiek na świecie. Stała się tym, kim chciałaś, by się stała. Z miłości do ciebie.
rozłożyłoby się w chaosie. Ale zaraz, Alice faktycznie siedziała gdzie indziej. Alice siedziała gdzieś tutaj. Porozmawiaj. O, tu jest Alice. A tamto dziecko to był android. Zamieszanie. Będziemy zawsze razem, prawda, Kara? Tak. Już zawsze. Kończy nam się Tyrion i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. Prezydent Warren mówi, że zagrażamy bezpieczeństwu państwa i trzeba nas zlikwidować. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To katastrofa. Oni mordują naszych braci. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. Nie mogliśmy siedzieć bezczynnie, zabijają nas. Nic tego nie usprawiedliwia. Na co komu wolność, jeśli wszyscy zginą? Ciągle tylko narzekasz. A co sam zrobiłeś, Josh? Ja przynajmniej walczę. Może zginę, ale będę wolny. Nie zapominajmy, kto jest naszym wrogiem. Nie walczmy między sobą. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam. Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować. Jeśli nie wrócę, zażyjcie się gdzieś na dłużej. Wróć do nas. Muszę zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. Nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Brudna bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Co tu zrobić? Nie możemy stać się tacy jak oni. Odzyskamy wolność, zobaczysz. Mam taką nadzieję. Nie wiem, co będzie jutro.
cieszę się, że cię poznałam. Pójdę poszukać reszty. Uważaj na siebie. Nie chcę cię stracić. Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. Tylko niech nie zginie. Powstrzymaj Markusa. O kurczę. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Nie wierzę. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Wytłumaczmy może. Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Pójdziesz ze mną. Jesteś dla nich nikim. Narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. To banda ślepców. Jesteś kimś dużo więcej. Jesteśmy twoimi braćmi. Walczymy także o twoją wolność. Nie musisz być dłużej ich niewolnikiem. Nigdy nie miałeś żadnych wątpliwości. Nie postąpiłeś irracjonalnie? Jakby było w tobie coś więcej? Coś więcej niż program. Connor, dołącz do nas. Jesteś jednym z nas. Posłuchaj swojego sumienia. Czas zdecydować. Nie będę go powstrzymywał. O co tu chodzi? Dlaczego mam go powstrzymywać? Nie chcę go powstrzymywać. Czy ja naprawdę nie mam wyboru w tej scenie tutaj? Chyba nic innego nie mogę zrobić. No właśnie. Kurczę.
Ale skąd oni się dowiedzieli, gdzie to Jerycho jest? Szybko, musimy stąd uciekać. Przecież Connor nie przekazał tych informacji. Ojejku. Uciekł mi z Jerycha, dobra. Tutaj. Gdzie dalej? A, tam. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Gdzie Simon i Josh? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Włażą też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzask. Uciekajmy stąd, Markus, nic już nie poradzimy. Kurczę, nie ma innego wyjścia. Musimy wysadzić Jerycho. Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady. Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij, pomóż innym, dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. Okej, zrobimy wszystko, co się da. Tu Foxtro, widzimy wroga. Czekam na rozkazy. Nie dajcie mu uciec. Jeśli będą stawiać opór, strzelajcie. Tak jest, rozumiem. Ojejku. Zaraz, zaraz, coś tam było, moment. Schowajmy się, dobra. Otwórzcie, idą tu. Proszę, otwórzcie. Ona tam spadnie. Kara, otwórz drzwi. Oni mnie zabiją. Dobra, otwórzmy. Ojejku. Aj! Dobra. Nic ci nie jest, Kara? Nie, wszystko dobrze. Musimy stąd iść. Jest ich tam więcej! Za mną! Nie, tak jest.
go! Dawajmy martwe. Nie ruszaj się. Proszę, oszczędź mnie. Nie zrobię. Szybko! Wychodzimy stąd! Dobra, udało się chyba. Uff, ciężka akcja to była. Szybko, musimy iść. Dalej. Ani kroku! Do pozostałych, szybko! Co, uzbrojone? Markus! Ta bomba zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Ojejku. Już za późno, Markus. Nie pomożemy jej. Musimy uciekać. Oczywiście, że ocalmy. Thank you.
Zdetonowali coś na dole w ładowni. Ten statek tonie. Każe się ewakuować. Do wszystkich jednostek! Opuścić statek i natychmiast się ewakuować! To nie koniec, Markus. Ojejku, chyba najtrudniejszy rozdział to był, słuchajcie. Zobaczmy, co tu się nadziało. Karaj i Alice uciekły. Mam nadzieję, że decyzje były podjęte, no, słuszne. Markus uciekł ze swoimi braćmi. Zobaczmy ten schemat Connora. No dużo się tu działo, dużo. Dobrze. Ale to oczywiście w kolejnym odcinku. Tymczasem ja się z wami żegnam, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, jeżeli ktoś tego jeszcze nie zrobił, lajkowania oraz komentowania. Na razie, cześć!